Witam, ja jestem Grzechu Gramy, a to mój kolejny odcinek serii Let's Play GTA 4. Wychodzimy z domku, no i trzeba znaleźć jakieś autko. No to biegniemy. Wszystko pouciekało, to weźmiemy za taksówkę, bo stanęła. No i już mi popsuł, no co za gnój. No nic, pojedziemy sobie do Graveliego, umierającego staruszka, który mówił, że nam załatwi Darko Brewica. O, mała stuczka. No i lecimy dalej. Trzeba zmienić miasto, bo leży w szpitalu w pierwszym mieście. No i wziął mi, wyjechał. No ale jak już się zatrzymaliśmy, to przy okazji kupimy hot doga. Czemu by nie? No i kupiony. No i lecimy. I do centrum. O, pieszy. Ledwo co go zauważyłem. No, jak już go znalazłem, to idziemy. Sense a little apprehension in your voice. I like it a bit, but I'm not the crazy fan. Cause the shit went all commercial? Cause people sold out? I hear you. No, not really. Cause the shit ain't real no more? Ain't got no intelligence? Real? Well, you gonna love my shit. Your shit? Yes, it's the real urban consciousness, and man, it is real. Pathos, believe that. Why are you selling it on the street? The majors are just pimps, and I ain't no bitch. No, I can see that. Man, if I have to spend the rest of my life preaching on a street corner, so fucking be it. Give it up for Pathos. Yo, Pathos, you a bitch and you suck dick. Man, you hear that, punk? Yeah, you heard me, bitch. What you gonna do about it? Hey, fuck you. I've had enough of your crap. No i jak widać, ktoś obraża Pathosa, straszy go, no i trzeba zabić tych panów. Wykorzystamy do tego shotguna. No i niestety Pathosa też trochę poszczeliłem, ale trudno. No i Pathos uratowany. Rozeszliśmy się. No i trzeba jakiś pojazd znaleźć. Weźmiemy sobie to autko. Wincencik. No i lecimy do tego Graveliego. No i już dojeżdżamy do miasta. Zaraz jedziemy z mostu. No i już wjeżdżamy na zjazd.
ładnie driftem. No i po pięknym obrocie skręcamy w lewo i zajeżdżamy pod szpital. Ładnie zaparkujemy. You guys already know each other. Nico, good to see you. Interesting friendships you both keep. Yeah, very interesting. The mayor will be here in a minute, and I have two senators dropping by later. Everyone wants to pay homage to a dying legend. Everyone wants the glamour of a bygone age. Everyone. Now, did you hear what I said? Yeah, I heard what you said. Nico, our friend here, is telling me that the Ancelottis are in league with the Russians. Ancelottis? I know these guys 73 years. In 1972, I should have killed his uncle, but I spared him. And this is how he repays me? Unbelievable! And now he's dealing drugs with Ivan the Goddamn Terrible! So what we're saying is, this is a matter of security, national. Normally, I don't care about cocaine. Keeps controllable people in power. But this is no good. All right, what's my role in this? The distribution network is a fleet of vans parked at a grocery warehouse in Alderney City. The product is packed into the frames of the vans, ready to be moved all over the country. Destroy everything, whatever it takes. And for me? For you. I've got a real gift for you. Get this done, then we'll talk. No i trzeba wyjść na teren magazynu, ale wszystkie autka poznikały. No nic, pójdziemy tutaj. O, ktoś czuje zgubił. No nic, felserka bierzemy, alarmek się włączył i spadamy. No i wjeżdżamy na wjazd. No i manewrujemy między pojazdami. Limuzyna chciała wymusić pierwszeństwo. No ale droga szeroka na szczęście. To dało radę wyminąć. No i lecimy. I skręcamy w prawo i w lewo wjeżdżamy do tunelu. Nie ma za bardzo jak przejechać. Musiał po hamulcach pójść. No nic, troszkę uszkodzony felcerek. I jedziemy dalej. Tu się przeciśniemy prawą stroną. I odbijemy na lewo. Straciliśmy przednią klapę. Ale trudno. Lepsze chłodzenie silnika będzie. No i drift troszkę nie wyszedł. I zajeżdżamy na miejsce.
worried about terror. One police officer here. No i wysiadamy z autka. Przeskakujemy przez płotek. I idziemy zobaczyć, co tam ciekawego będzie widać z tej strony. No i jest z filmiku wejście na daszek. To sobie wejdziemy na górę i posprzątamy, żeby z góry nam nie przeszkadzali ludzie, jak będziemy na dole. No i trzeba na ten murek po rurach wentylacyjnych. I na górę. I już jednego typa widać. Wystaje, to weźmiemy sobie snajperkę. Przycelujemy. Oj, coś mi troszkę zeszło. I strzelamy. No i już oczywiście wszyscy się skapnęli. I zaczynają do mnie strzelać. Spadł jeden. Drugi. Trzeci zabity. I następny. Troszkę się zbagował, ale wypadł w końcu. No i sobie pójdziemy obok. No i stąd poszukamy przeciwników. I pozabijamy ich. No już z Uziku do mnie strzelają. Moi zabici, moi z góry. Jakiś sieka. O, dwóch ich nawet jest. Jeden zabity. Drugi schował główkę. No i już. Znów wystawił i dostał hedzika. I szukamy kolejnych. Tu przeszkadza ten słupek. Nie wiem czemu. No i następni. No i weźmiemy sobie SMG i wejdziemy na górę. Już nikogo tu nie widać. No i rzucimy sobie granata, żeby rozwalić ciężarówkę. Oj, co za feldzie on rzuca. No nic. Odejdziemy kawałeczek, tam ładnie zwłoki pofruwały. Skoczymy niżej. I stąd spróbujemy rzucić. No i niestety słabo wylądował ten granat, bo nie rozwalił wana. To znów rzucimy. O, mały lak. O, i trafiony strzał. Tędy raczej nie zejdziemy. Tam na samej górze, gdzie był sfejlowany granat, chyba jest zejście na dół. Ale nagrywając zapomniałem o tym, więc sobie naokoło poszłem. No ale co tam, parę minutek więcej. Ale misja i tak będzie zaliczona. A przebiec się parę kilometrów więcej, to tam żaden problem. No i sprzątamy następnych. No i skrzynka blokowała strzały. Musiałem się troszkę wychylić. No i szukamy kolejnych przeciwników.
No i na razie nie widać już nikogo. O, jest tam jeszcze jeden. No to zabijemy go. Rzucimy parę granatów. Rozwalimy parę ciężarówek. Doleci czy nie doleci? Doleciało. No i kolejny. I tam też rzucimy. No i trzeba się trochę przesunąć. No i teraz już powinien być rozwalony. A jednak nie. No to jeszcze jeden granacik. Jeszcze jeden. No i w końcu się udało. Pozbieramy troszkę amunicji. I telefonik. I have put your competitors out of business. You've given a dying man a few minutes of happiness, Nico. I'm pleased to be helping you out with this thing you need. We'll speak again when Darko Brevich is in the country. No i jak mówiłem, załatwi nam Darko Brevicha. No a teraz wejdziemy sobie do Felcerka. I pojedziemy uzupełnić zapasy. Zaznaczył się spray, ale dojedziemy, jak już w tamto miejsce zajedziemy. No i już jesteśmy na miejscu. Wysiądziemy. I kupimy kamizelkę. I uzupełnimy amunicję. Jeszcze tylko granaty. No i podchodzimy do granatów. Uzupełnione zapasy, to spadamy. Wbijamy się w autko i jedziemy do fila. Uuu, co tu się stało? Siateczka odpadła. A to co, nie da się rozwalić? O co, come on. No tamta wanna ładnie się rozwaliła, a ta co? No nic, trzeba jechać naokoło. Trudno się mówi. No i zajeżdżamy już do portu. Drzwiczki nam się ładnie otworzyły. No i zajdziemy na parking. I zakończymy dzisiejszy odcinek. Na razie.